Cześć, witajcie! Witam Was w kolejnym odcinku z World of Tanks. Moi drodzy, dzisiaj trzeci i ostatni materiał o polskim dziewiątym tierze, jakim jest 50 TP Tyszkiewicza. W Plutonie zjadę sobie z Iksiczkiem i z Chudym. Iksiczek na WT-ku, Chudy na żółwiu, a właściwie na placku, tak, na placku, dywanie, jakkolwiek. No, żółw, od kiedy Tortoise zszedł, to żółw już zmienił. Nazwa żółw zmieniła właściciela na tortozę, natomiast to tam placek, dywan, to zawsze zostaje. Mapa granica imperium, tryb szturmu, my jesteśmy stroną atakującą. Tutaj mniej więcej klikałem Iksiczkowi, jak się gdzie ustawi, to na które miejsce będzie miał bicie. Iksiczek mało ostatnio gra w WOTA, na tej mapie za dużo chyba nie grał. Nie wiem, czy to był pierwszy raz, czy jeden z pierwszych, nie wiedział, gdzie się wtedy kamień ustawiać, więc tam mniej więcej mu powiedziałem, żeby ustawił się na razie w okolicach A6, A7, bo jeżeli strona broniąca będzie ustawić dość agresywną defensywę, to może mieć tutaj przestrzał, no ale pożyjemy, zobaczymy. Jest losowanie niezłe, mamy tutaj same dziewiątki, zawsze mogłoby być lepiej, mogłoby być gorzej, więc dlatego mówię, że jest losowanie. Losowanie jest ok, no swoje tiery, nie oszukujmy się, nie ma tragedii. W drużynie przeciwnej typ czwarty, VKB, to są przeciwnicy dość twardzi. Ja od razu tutaj załadowałem pociski ze zwiększoną penetracją. Spodziewałem się właśnie fałki lub typa. Tutaj teraz no, przyblokowałem trochę WZ-tę. Moja wina, nie sądziłem, że koleś się będzie chciał tak cofnąć. Jeszcze od kogoś obrywa. Ja staram się jechać tak, żeby móc za chwilę wystawiać tylko wieże. Tak jak mówiłem, jest to trzeci film poświęcony tej maszynie. Jeżeli nie oglądaliście poprzednich, to odsyłam Was do playlisty z pojazdami polskimi w World of Tanks. Tam zapewne te filmiki będą. Natomiast no ja po zrobieniu tych trzech materiałów załogę przerzuciłem na dziesiątkę, więc jeżeli jeszcze Tyszkiewicz na moim kanale się pojawi, to być może ewentualnie w jakiejś bitwie widza, która będzie naprawdę jakaś kozacka pod względem wyniku expa. Pożyjemy, zobaczymy. Na razie pierwszy strzał w obiekta był nieudany. WTK wchodzi za 461, więc to losowanie dość słabe. No i pojawia się typ czwarty, czyli najbardziej opancerzony przeciwnik w tej sytuacji. Mamy 1 do 2, przegrywamy jednym czołgiem. Sytuacja jest taka, że jest tylko jedna artyleria, no ale ona też może być groźna. Szukam przestrzału teraz na własnego typa czwartego, przebijam go. Niszczę topową maszynę, jeśli chodzi, znaczy wiadomo, to wszystko to są dziewiątki, natomiast niszczę HTK o największym pancerzu w drużynie przeciwnej. No i teraz ciśniemy te dwa medy, które tutaj są. E50 za 462, więc te losowania na razie uszkodzeń nie są zbyt dobre. E50 pada, 430 tam oddaje strzał, ale coś jej nie pykło. Ja teraz trafiam z gąsienicą, dzięki czemu wpadają jeszcze uszkodzenia po asyście. I na chwilę obecną 2327 uszkodzeń zrobionych, 485 uszkodzeń po asyście, 4 do 2. Wygrywamy tutaj na linii 1, no i pora zacząć cisnąć, żeby teraz te czołgi, które znajdują się w kapie, wziąć w crossa. Widzimy Iksik razem z T-54 i obiektem 430 podjeżdża od jednej strony. My tutaj z całą ferajną i z Chudym na końcu będziemy podjeżdżać z drugiej strony. Jest T-30. Dużo szczęścia, udało mi się złapać ją tylko na gąsienicę. Pojawia się też chiński Tedek. Tutaj za szybko strzeliłem, powinienem skupić do końca. Chiński Tedek, jeżeli jest ustawiony tak, że chowa dolną płytę, no to coś tam tą nadbudówką może odbić, o ile oczywiście nie załadujecie amunicji ze zwiększoną penetracją, wtedy ta nadbudówka za wiele nie odbija. No tutaj dochodzą też kąty, więc stąd ten celownik na pomarańczową, on się wycofywał, więc oddałem strzał, zaryzykowałem, bo wiedziałem, że za chwilę tego przestrzału już nie będę miał. Niestety na razie również bez powodzenia. Cały czas 4 do 2, czas leci. Zostało nam jeszcze około 5,5 minuty, żeby tę bitwę postarać się wygrać. Trafiam obiekta 430. Nie zmieniam na razie amunicji na zwykłą, dlatego że nigdy nie wiem, w co będę strzelał. Czy w tego TDK z troszkę lepszym pancerzem, czy w coś innego, więc wolę być przygotowany w razie czego, mieć tutaj do dyspozycji lepszą pestkę, gdybym właśnie musiał strzelać o w tego WZ-a. WZ natomiast no, zaryzykował dość mocno, zjechał, pokazał dolną płytę, spokojnie bym wystarczył zwykły pocisk. Teraz trafił mnie za 716, on od początku chciał to zrobić. Z
stracił na tej akcji wszystkie HP-ki praktycznie. Teraz go dobijam, mamy 5 do 3, T54, E1 zostaje tam jeszcze, cały czas jest T30, na którą muszę uważać, ja mam 804 hapsy, więc plomba od T30 byłaby niewskazana, magazynek od E1 również, trzeba to rozegrać troszkę spokojniej, E1 się na mnie nie patrzy, wyjeżdżam na niego, on wcześniej jeszcze oberwał bułę, strzelam go za 603, tam to się ładnie wyglądało, ale to się nałożyło jeszcze z kimś, teraz WZ dobija magazynek amerykański 6 do 3. Iksik wyjeżdża z drugiej strony, AMX-30 jest już w potrzasku. Iksiczkowi się chyba nie udało trafić tego AMX-a. Ja przyjmuję strzał na klatę, ale kończę tego Francuza 9 tieru. 4886 uszkodzeń przed nami, T95, dużo hapsów, ciężki do przebicia. Muszę uważać, ja już w tym momencie no, nie jestem w stanie strzału od T95 przyjąć. Kapowanie bazy, zaskakuje mnie WZ-132A. Teraz się kontuję, żeby coś jeszcze próbować się odbić, bo może mnie dobić. Na szczęście nawet na amunicji premium jakimś cudem we mnie nie trafia. Teraz troszkę spanikował i wyjeżdża. Dziwny był to wyjazd. Dobijam go. Czwarty frag, 5773 uszkodzenia. Teraz wychylam się powoli, patrząc co zrobi placek. Iksik kończy T54, T95 chyba strzelił, więc mam troszkę czasu. Mierzę w górną, znaczy w jego daszek. Oczywiście kąty, które miałem dzięki różnicy wysokości były na moją korzyść. 6237 uszkodzeń zrobionych. Zostaje nam już tylko wroga artyleria. Pytanie, gdzie kliker jest, czy gdzieś tutaj dalej stoi. Tak jest, jest arciarz. Niestety tutaj za szybko, za bardzo się pośpieszyłem. Chciałem zrobić Top Gun'a, a strzeliłem w momencie, kiedy byłem ogłuszony i Top Gun nie wpada, ale i tak wygrywamy 15 do 3, typowy wotowski wynik. Zobaczmy screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitę w kątem wpadła kolejna odznaka mistrzowska asa pancernego. Moi drodzy, 6237 uszkodzeń własnych, 485 uszkodzeń po asyście, 5 fragów, dało mi łącznie 1497 punktów bazowego expa. I tym bardziej szkoda, że nie udało się tej arcioszki dobić, bo wtedy te 1500 expa zapewne bym przekroczył, wyglądałoby to ładniej, no ale i tak około 1500 expa na 9 tierze jest to exp, z którego jestem bardzo zadowolony, na masterkę już starczyło, kolejna MK na Tyszkiewiczu zrobiona, 17 strzałów oddanych, 13 trafionych, 13 z penetracją, wszystkie uszkodzenia na dystansie poniżej 300 metrów, pokonany dystans ponad 2 km. Na czysto zarobione prawie 16,5 tysiąca kredytów, wpadła mi jedna obligacja. Expa ze wszystkimi bonusami za tę bitwę wpadło 4043. A teraz zapraszam Was na drugą potyczkę, którą mam dzisiaj Wam do zaprezentowania. No i kolejna bitwa, tym razem mapa Lakeville, tryb standardowy. W Plutonie jestem z Grzechem oraz z Iksiczkiem. Grzechu expił typa czwartego, Iksik dalej WTK dziewiątotierowego. No i teraz mamy losowanie 5, 9, 8, 8. 10 ósemek, przepraszam. Mapa Lakeville, ktoś powie, ty debilu, po co jedziesz do kanionu, kiedy to dwie arty? Słuszna uwaga, zgadzam się, jest to mocno kontrowersyjna decyzja, bardzo ryzykowna też, ale, zresztą to samo mówiłem chłopakom na starcie, ale ja tym czołgiem w mieście zbyt dobrze bym się nie czuł. Mówiłem wam o tym, że jego kadłub nie jest zbyt mocny. Natomiast tutaj na przepychaczu mogę spróbować zagrać na wieżę. Oczywiście ryzykuję bicie od artylerii, jestem tego świadomy. Jestem świadomy też tego, że on od artylerii łapie mocno, więc liczyłem się z tym, że ta bitwa może być bardzo kiepska w moim wykonaniu, ale stwierdziłem, trudno, pojadę tędy, spróbuję, zaryzykuję. Może się uda, jak się nie uda, to nic się nie stanie. I tak mam 62 tysiące bitew, jednak słaba w tą czy w tą. Jaka to różnica? Okazało się, że udało mi się zaświecić T30. Zobaczcie przewagę mojej załogi, że ja go widzę, on mnie nie, a nie jest wcale jakoś tak mocno daleko ode mnie. Ja jestem w czołgu ciężkim. Niestety dla mnie był ustawiony tak, że go nie trafiłem, więc pierwsza pestka zmarnowana. Mamy jeden tylko czołg na środku, troszkę szkoda. Iksik tam pilnuje też, żeby tej T54 mod 1 za bardzo się nic nie stało. Grzesiek razem z drugim typem czwartym próbuje pozobaczyć, co się dzieje w mieście. Pojawia się jak Tiger 8-8, niestety trafiam go w działo, więc no tutaj z przebiciem byłoby raczej trudno. On też się dość mądrze ustawia, stara się pokazywać nadbudówkę, dlatego też ładuję amunicję lepszą, tak?
dostałem strzał od Arty i zobaczcie, od Lorki, prawie 300 ogłuszony, 16 sekund chyba było i strata załoganta, więc tak jak wielokrotnie powtarzałem, czołg ten bardzo cierpi, dostając od Arty, natomiast no tak to jest. Dopiero teraz mi czas z ogłuszenia zniknął, ale niestety jak Tiger 8-8 po raz kolejny dingnął i w tym momencie już mam 3 pociski zmarnowane. Nie wiem dlaczego Skorpion G tak mocno wyjeżdża w tak wczesnej fazie bitwy. Sporo ryzykował. Ja na razie tutaj jeszcze czekam, bo te 30 wiem, że będzie miała ochotę na tego Skorpiona się wychylić. Na razie znika, więc mam moment, mam tę chwilę, żeby spróbować przeskoczyć. Oczywiście zostałem wyspotowany, ale cisnę w stronę jak Tigera 8-8. On jest dla mnie no, troszkę przyjemniejszym przeciwnikiem do walki niż te 30. Strzela za mniej, więc może uda mi się go tu troszkę pofarmić. 2 do 0. Straciła wroga drużyna Skorpiona i 1/9. Wyjeżdżam strzał w Jagdtigera za prawie 6 stówek bez jednego punkciku. Piękne losowanko. No i teraz się cofam, żeby tutaj zmusić Jagdtigera na wyjazd do mnie. Ewentualnie on tego nie robi, więc na spokojnie sobie przeładowuję. Niestety Grzesiek w mieście padł, tam jednak było więcej czołgów. Widzicie, że to miasto no, powoli zaczyna padać, więc ja mam ciśnienie na to, żeby streszczać się z przepchnięciem tej strony, żeby zmusić część czołgów w mieście do zmiany decyzji o puszowaniu naszej bazy i do powrocie na własnego kapa. Plus, że teraz te 3 czołgi znajdujące się na środku, plus te 28 przy bazie, no, mogą w jakiś sposób przystopować atak na naszą bazę. Wyrwałem chwasta oczywiście w pierwszej kolejności. Wiemy, że jak wiele pojazdów się świeci, możemy je utłuc, a wśród nich jest artyleria, to artylerię wyrywamy, bo jest to priorytet, żeby Arciarz sobie poszedł do garażu. Te 30 gdzieś tam ustawiona. Próbowałem tutaj się wbić gdzieś w przednie kółko tego super pershinga, ale mało miałem czasu na skupienie. Gdzieś ten pocisk poleciał jakoś wyżej. Nieudany, dużo strzałów, bardzo, bardzo słaby w moim wykonaniu w tej bitwie. Wynik prawie remisowy, więc trzeba uważać. Kolejny słaby strzał, to co tylko potwierdza to, co mówiłem wcześniej. Teraz wyjeżdża WZ na Skorpiona. Ja jeszcze jestem na przeładowaniu i w tym momencie udaje mi się WZ-a dobić. Niestety nie zdążyłem wcześniej uratować naszego TDK-a. Szkoda, WZ za wszelką cenę chciał go ubić. Jeżeli spytacie mnie, co teraz odwala te 30, nie wiem. Obstawiam, że może koleś miał jakieś problemy z internetem, bo to, co on tu wywijał, jak się kręcił, jak ustawiał, to jest totalnie nielogiczne. Zobaczcie, obraca się, strzela, obraca się razem z kadłubem. Wydaje mi się, że on miał jakieś problemy z lagami, no ale wykorzystałem to. Ubiliśmy ważnego przeciwnika, mocne działo. Jest teraz Lorka, strzela, ogłusza mnie. 10 sekund jeszcze w tym momencie. Na razie nie używam apteczki. Trzymam ją cały czas, bo wiem, że tutaj ci załoganci jednak lubią padać. Zostaje 3 sekund do ogłuszenia. Wyjeżdżam, jest super pershing. Kończy się ogłuszenie, strzelam go w bok. Dostaję za 524. 8 do 6. Ja mam 3250 uszkodzeń. Skończyła mi się podstawowa amunicja. Teraz strzał kolejny w Super Pershinga za 487, no i teraz ten czołg jest na dobicie. Ładnie stoi zwiększony, więc celuję go po ich spocie na wieży. 4066 uszkodzeń w tym momencie zrobiony, 5 fragów, 11 do 6. Mamy jeszcze 4 czołgi do wyjęcia, więc jest szansa na medal Deda. Teraz robię sobie osłonę na mój słabszy kadłub z wraku przeciwnika i powolutku pchając właśnie ten wrak, nie, to jest wrak sojusznika, przepraszam, i powolutku pchając sobie ten wrak jadę do przodu. Czołg, który kapuje bazę, wywiera presję na drużynie, Progetto się próbuje bazę dekapować, przez co się wyświeca. Ja sobie te pojazdy dobijam, zrobiłem w tym momencie 7 fragów. Zostały 2 czołgi, więc już mogę sobie odpuścić. Wiem, że mam ten zapas HP-ków całkiem konkretny. Jest obiekt 405, znaczy obiekt 257. Kolejny frag, medal Radleya Waltersa ląduje w tym momencie u mnie na koncie. No i 50 TP. Jest to ostatni pojazd, na którym można jeszcze pofarmić trochę uszkodzeń. Oddałem strzał nie w pełni z kupionym celowniku, dlatego że no, przeciwnik się cofał i za chwilę i tak by nie było szansy na oddanie tego strzału. Teraz na dojeździe sobie spokojnie doładowuję kolejną pestkę.
Widzieliśmy artyleria i inni, nie wiem czy była wcześniej artyleria, no ale generalnie jakieś strzały lecą w stronę 50 TP na ślepo. Został mocno obity, jest teraz już tylko na dobicie. Wyjeżdżam, beznadziejny strzał, przez to, że straciłem gąskę, strzeliłem gdzieś tam po w ogóle po budynku. No i teraz oddalam się, żeby spokojnie przymierzyć przeciwnika. Tak jest, dobijam go, robię dziewiąty frak, ląduje na moim koncie, wygrywamy 15-6. Zerknijmy na screeny. A screeny końcowe wyglądają następująco. Zabite w kątem wpadła odznaka mistrzowska asa pancernego. Do tego medal Radleya Waltersa, duży kaliber i Top Gun. 635 uszkodzeń po asyście, 5407 uszkodzeń własnych, więc nie aż tak dużo jak do tej pory, ale 9 fragów, a wiemy, że fragi w tej grze dają duży zastrzyk do expa. Dało to 1550 punktów bazowego expa, oczywiście masterkę, i był to najwyższy wynik bazowego expa, jaki podczas grania tą maszyną udało mi się uzyskać. W tej bitwie miałem dużą przewagę na tle reszty drużyny, więc fajnie, że się to tak potoczyło i mogłem Wam tę bitewkę pokazać. 20 strzałów oddanych, 16 trafionych, 13 z penetracją. Poza jednym strzałem chyba wszystko na dystansie poniżej 300 metrów. Uszkodzenia zablokowane przez pancerz, 1300 pokonany dystans, niecałe 2 kilosy. 7 obligacji wpadło za to i expa ze wszystkimi bonusami 6511. I tak oto, moi drodzy, tą bitwą z przytupem, medalem Deda i ładnym wynikiem expa kończę swoją przygodę z 50 TP Tyszkiewicza. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie wszystkich trzech materiałów na temat tego czołgu. Liczę na Wasze komentarze. Oczywiście subskrypcje, dzwoneczki i wszystko tego typu. Jeżeli macie też ochotę, zachęcam Was do dołączenia do serwisu Patronite. Nawet taka dyszka dla Was to kebab w miesiącu. Dla mnie ma to bardzo duże znaczenie, a możemy mieć lepszy kontakt. Lepszy kontakt ze mną możecie mieć, więc zachęcam Was do dołączenia, do zostania moim patronem. Trzymajcie się, miłego dnia wszystkim i do następnego. Cześć!